Hej, cześć, siema nowym wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w drugim dzisiejszym odcinku Days Gone'a. Myśleliście, że nie będzie dwóch odcinków dziennie, przyznajcie się, że nie wierzyliście w to, a tu jednak, jak na razie idzie to nieźle. Kontynuujemy nasze zombiaczkowe, świrusowe przygody, ja od razu wam powiem, żebyście lajka zostawili, jeżeli lubicie serię. I jesteśmy w nietypowym miejscu, gdyż jesteśmy u Ady Tucker, jak być może poznajecie tą miejscówkę. Nie pojawia mi się nic fabularnego większego, dlatego też stwierdziłem, że trzeba wykonać jakieś zlecenie. I wahałem się, czy pójść tutaj i zrobić to zlecenie, żeby mieć więcej hajsu u Copelanda, kupić sobie na przykład Nitro, czy może pójść tutaj, odebrać zlecenie, zrobić je tak z dupy, bo 4000 expa za zlecenie pewnie będzie i to mi da kolejny poziom. I przy okazji odwiedzimy tą poboczną misję z grobem i będziemy mieli też tereny badań Niro, żeby zwiększyć sobie na przykład kondycję, której cały czas mi brakuje. Wybrałem Tucker, więc odbierzmy zlecenie. Dzięki, że wpadłeś. Coś się stało? Pamiętasz Larsena? Gościa, który widział tę dziewczynę w Marion Forks? Mówiłam ci o nim. Tak, pamiętam. Więc gość pojechał tam znowu, żeby sprawdzić, czy znajdzie coś jeszcze. No i nie wrócił. Sądzimy, że porwała go grupa włóczęgów podróżująca przez okolice Belknap. Kurde, gdzie go widziano ostatnio? Przy budynku po wschodniej stronie miasta, Old Wagon Hotel. Wiem, gdzie to jest. Wielkie dzięki. Doceniam to. A, czyli znowu lecimy w takim razie mordowanko, tu i tam, sprawdź ostatnią znaną lokalizację. Proszę państwa, damy radę, gdzie to się znajduje? O Jezus, to jebane miasto. 4000 punktów doświadczenia, fantastycznie, ale najpierw jedziemy na te tereny badań Niro. Sprawdziłem sobie w necie, chyba tak mi się wydaje, że pamiętam, jak tam dokładnie dostać się do tej strzykawy, która mi zrobi iniekcję. Nie jest to jeden z tych terenów badań, gdzie trzeba hordę pokonać. Poczekaj, no poczekam ewidentnie. Czy ty myślisz, że ja wjadę w tą bramę motocyklem? Domyślam się, że muszę poczekać. Jezus Maria. Naprawdę, po myślunku trochę. Szanuję mój motor bardziej niż ciebie. Jesteś tam. Co tam, Mike? Będziesz tak miał coś dla mnie? Miki powiedziała, co zrobiłeś. Jak ratowałeś Dany. Chciałem ci tylko dziękować. Pamiętam jeszcze, biegała w pieruchę. Spoko, Mike. Tylko... Żałuję, że nie zdążyłem zabić. Zrobiłeś co mogłeś, jestem zobowiązany. To na razie. Dobrze, że jesteś. Mike, bez odbioru. Z tego co mi się wydaje, że widziałem w internecie, gdzieś tutaj powinna się chyba znajdować taka mała półka skalna, na którą powinienem być w stanie sobie wskoczyć, chociaż wydaje mi się, że już zaczynam za daleko odjeżdżać. Cześć, Dick. Tak, jest okej. Okay. Będzie o tym pamiętać do końca życia, jak każdy z nas. Wszyscy wiemy, co znaczy kogoś stracić. Tak, to prawda. Do zobaczenia, Miki. Tylko właśnie niestety nie sprawdziłem sobie tego super dokładnie, gdzie to się znajduje i teraz mam wrażenie, że zapłacę za to pewną cenę. A może gdzieś tędy tutaj bardziej będzie podejście do tego miejsca? Tak, Adi, co tam? Mógłbyś przy okazji wpaść do mnie, do szpitala. A co się stało? Nic, tylko musimy porozmawiać. Jasne, dobra. Okej, robi się poważnie. Ja przyznam się, dokonam sobie teraz sprawdzenia. Nie mam zamiaru tutaj marnować czasu, kiedy już tutaj przyjechałem. To są, proszę państwa, chyba w Belknap dwie miejscówki, zgodnie z tym, co pamiętam dokładnie. Gdzie dokładnie jest ten podjazd, o który chodzi? Proszę państwa, dobre miejsce mam na mapie? No wydaje mi się, że dobre miejsce mam na mapie chyba. Tak więc ja sobie to tutaj upewnię się, gdzie się to znajduje. Jakoś chyba w tym miejscu, zgodnie z tym, co zostało powiedziane. Tak, tak, nazwijcie mnie oszustem, gram jak chcę, okej? Okay? O kurwa! Dobra, przeżyłem! Nazwijcie mnie Travis Pastrana. Czy ja już nie mówiłem o Travisie Pastrana gdzieś wcześniej? Jakoś te motocykle budzą u mnie takie ciągłe skojarzenia. Nie znam wiele nazwisk ludzi związanych z motocyklami, tak więc pierwsze, które mi przychodzi do głowy, Travis, a to ja od razu idę w to. I buduję mój komentarz. Znajduję kotwicę i jadę do przodu. Dobra, tutaj taki samochód powinien być. Jest samochód. Tam widzę oczywiście wilki. Zajebiście. Jezus Maria, wkurwiające wilki. O Jezus Maria, czy ja tutaj serio muszę nitra użyć, żeby gdzieś przeskoczyć? No to mam przejebane. Być może mi się nie uda i po prostu od razu pojedziemy zrobić tę misję poboczną. See a ramp, another crash site. No dobra, z tego co gra mówi... Gdzieś tutaj znajduje się rampa. O właśnie, tam mamy ten cały piep. Nie, 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 wilki tu są, wsiadaj! Ło, ugryzł mnie w nogę!
Albo w coś jeszcze, nieważne. Pieprzone wilki oczywiście muszą tam być. Dobra, proszę państwa, robimy w takim razie akcję profesjonalną. Zobaczymy, jak bardzo mi się to uda, jeżeli w ogóle. Dam radę zrobić sobie szybki zapis. Poproszę. Kurwa, no te wilki mnie cały czas gonią. Jebane, nie dadzą mi nigdy spokoju. Tłumika nie chcę przyłączać, bo mi się nie przyda za bardzo. Tutaj trafienie w głowę. Czy twoi koledzy teraz będą bardziej zniechęceni do walki ze mną? Niestety nie. Na szczęście ta broń jest dość potężna, nawet jeżeli chodzi o walkę z wilkami, a co dopiero z zombiakami. Dobra, zdążyły mnie nie użreć. To ja je w takim razie przy okazji oskuruję, nie będę marnował takiej okazji na zarobienie paru groszy, ponieważ tutaj w sumie cały czas żyję o groszach. Pieprzony helikopter oczywiście musi być za rampą. Nie mam zielonego pojęcia, czy dam radę tam przeskoczyć bez użycia nitra. Nie chcę mi się już do tego ostatniego wilka biec. Zresztą skóra wilka nie jest jakaś super niesamowicie cenna. Dobra, tutaj proszę państwa, gdzie mam mój szybki zapis? Fantastycznie, jedziemy dzida do przodu. Tutaj już widzę tą rampę po drugiej stronie. Czy uda mi się tam przeskoczyć, wykorzystując tylko to, że mam lepszy silnik? Nie mam zielonego pojęcia, bardzo możliwe, że nie. O, jeszcze zdupcyłem. O nie, zdecydowanie mi się nie uda. Jeszcze zepsułem trochę mój motocykl. No dobra, to w takim razie tego punktu nie zdobędziemy. Koniecznie potrzebuję nitra, nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Dlatego będę musiał nad tym popracować. Pieniędzy potrzebuję u Coplanda po prostu, więc być może potem zajmiemy się kolejnym zleceniem, które tam się znajduje, bo jednak fajnie by było sobie troszeczkę poupgrade'ować moją postać, bo zaczyna się robić... No zaczyna się robić słabo, no idę do przodu z tą fabułą, a gra niestety nie jest na tyle miła i jakby nie traktuje mnie tak jak normalnie Bobasa i Noob Gamera jakbym chciał. Nie daje mi tego wszystkiego na tacy, muszę jednak sobie znaleźć te miejscówki na własną rękę. A zwiedzając oczywiście światek szalony, co mnie tam jebło nie wiem. Cały czas zahaczam o jakieś podejrzane rzeczy, których nie widzę. Muszę sobie je znaleźć na własną rękę, niewątpliwie. Albo skorzystać z internetowych poradników, gdzie się te miejscówki znajdują. Mnie tam nie boli szukanie informacji w internecie. Szczególnie jeżeli o takie rzeczy chodzi. Ja już wielokrotnie mówiłem wam, jak wygląda kwestia YouTube'owania i że czasami po prostu trzeba skorzystać z takowej pomocy, żeby coś znaleźć. Dobra, biegnę przed siebie. Nie wiem, czy będą tutaj świrusy, czy nie będą. Czy to będzie sam filmik do oglądania, czy to będzie kolejna jakaś taka sekwencja, gdzie będę musiał tutaj coś rozegrać i zrobić konkretnego. Nie wiem, ale wisiał mi ten cały czas znacznik, więc chcę tutaj teraz przyjść i coś podziałać. Cześć, to znowu ja. No więc zabrałem Boozera do obozu Lost Lake i wiem, mówiłem, że nigdy tam nie wrócę po tym, jak żelazny Mike groził mi śmiercią, ale nie miałem wyboru. No widzisz, Boozer mógł umrzeć i wiesz, i tak nie chciał jechać. Kurde, ja też nie chciałem jechać, ale jak mówiłem, nie miałem wyboru. Ani ja, ani on. Więc to bez znaczenia. On i tak stracił rękę, a teraz zupełnie utknął. Znaczy się, obaj utknęliśmy. Cholerny skizo. Sam nie pamiętam, czy opowiadałem ci o tym pajacu. To jeden z tych dupków, którzy cieszą się z tego całego pierdolnika. Mówi, że wcześniej był w jakimś gangu w Sacramento albo w Fresno, nie pamiętam. W każdym razie nie jest stąd, no i nie jest. Twierdzi, że woził dragi i broń z Kalifornii do Oregonu, a potem wszystko chuj strzelił. I wiesz co? Myślę, że łże jak pies. Mnie on wygląda na chłopaczka z bractwa na uniwerku, który grał w lacrosse i sprzedawał napoje w spożywczaku, albo... Nie, pewnie miał jakąś przytulną robótkę w firmie swojego starego. Robił kserokopię i przynosił wszystkim poranną kawę. Pewnie zarabiał więcej w jeden dzień niż ja w tydzień. Wiesz, mieliśmy z Boozerem taką zabawę, zanim wynieśliśmy się z Lost Lake na dobre. Nazywaliśmy ją Zgadnij, kim byłem. Patrzyliśmy na kogoś i próbowaliśmy zgadnąć, kim był, zanim wszystko szlak trafił. Poznałem kilku ćpunów i wielu byłych skazańców. Żadnych księgowych, ale to ma sens, jak się nad tym zastanowić. Pierwszych kilka tygodni po tym, jak wszystko się spierdoliło, Jezu, to było wariatkowo. Nie ma szans, żeby przeżył jakiś księgowy czy inna biurwa. Sam nie wiem, może skizo mówi prawdę. Nie żałuję, że cię to ominęło. Nie żałuję. Tak czy siak, chcieliśmy z Boozerem pojechać na północ i uciec od tego wszystkiego, ale teraz nieprędko wyjedziemy. Albo nawet nigdy. Ale wiesz, trzeba widzieć pozytywy. Zdaje się, że jesteś na mnie skazana. Dobra, później wpadnę. Na razie. W sumie,
Czy tutaj oglądamy jakieś filmiki, jeszcze raz retrospekcję, czy to jest misja poboczna, no to tam, pomijając fakt, że mamy tutaj punkty doświadczenia za to, a to zawsze chętnie przyjmę, hehe. Ach, syndrom upgrade i moje uzależnienie od niego. To dowiadujemy się ciekawych, fajnych rzeczy na temat, na przykład na temat Schizo. No, charakterystyka, którą opisał tutaj, znaczy charakterystyka Schizo w wykonaniu Deacona, no moim zdaniem trafia dokładnie w punkt. To jest w ogóle ciekawa rozkmina, że tutaj ludzie w sumie, kiedy wiecie, uderzyła apokalipsa i oni się przenieśli z innych miejsc, mogli wcisnąć innym dosłownie cokolwiek na temat ich przeszłości i tego, co oni tam wcześniej w życiu nie robili. No i jak się jest totalnym debilem i frajerem i idiotą, to można próbować wciskać innym, jakim to się nie było gangusem, ja szmuglowałem narkotyki i tak dalej, ale no autentycznie, opis po prostu jakiegoś chłoptasia z bractwa na studiach mi jak najbardziej pasuje. Ta kurwa czapka i bandana, w których on się nosi, to wygląda jak taki śmieszkowaty opis pseudo-gangstera wyciągnięty rodem z GTA normalnie, naprawdę, takie mam wrażenie. Dobra, proszę Państwa, to myślę, że jeżeli mamy się zabrać za jakieś poboczne rzeczy do roboty, to zabralibyśmy się za to, bo ja chcę pieniądze u Copelanda, one mi się teraz najbardziej przydadzą, ale w tym celu pojedziemy sobie tutaj. Sprytna tutaj, proszę Państwa, matematyka musi wejść, gdyż na naszej górze O'Leary możemy zatankować i od razu za darmo uzupełnić sobie nasz bak. A gdybym tam miał jechać i tak dalej, to musiałbym tam odhaczyć w drugą stronę. Tutaj też fajnie, że ten kanisterek się respawnuje zaraz na wjeździe. Myślę, że to są takie zabiegi od twórców, żeby troszeczkę nam, wiecie, umilić fakt, że trzeba tak daleko zadupcać na ten nasz samodzielnie stworzony grób Sary. I to jest bardzo miłe, ja to szanuję. No musisz znaleźć paliwo, dobrze, że masz tutaj jego nieskończony zapas. Właśnie tak. Nie wydaje mi się, żeby ono się miało kończyć. Takie mam wrażenie, że stacje benzynowe i ta nasza tutaj miejscówka do tankowania na górze O'Leary, no to jest fajne źródło nieskończonej benzyny. Bardzo miło. No i takim sposobem jedziemy tutaj. Trudno znaleźć Neda Walkera. Zobaczymy, z czym to się będzie wiązało. Może pościg na motocyklach, może dojedziemy do jakiegoś obozu. Na pewno troszeczkę tropienia będzie w grę wchodziło. Ale mamy pełny bak. Mamy pełne przygotowanie, tonę amunicji, tak więc można, proszę Państwa, zapierdalać. Nie będę ryzykował zeskakiwania tam, wydaje mi się, że widziałem dość spory spadek, ale tutaj to sobie zetnę, no. A tam raczej widzę, że były skały, kamienie i głazy. Czy ja chcę tutaj specjalnie nie naciskać gazu i jechać powoli, żeby nie oszczędzać? Nie, nie będę oszczędzał tej benzyny. Trochę już w tym baku mam, ale nie będę ukrywał, nie mogę się doczekać kolejnego poziomu zaufania u żelaznego Majka. Jestem przy obozie. Żeby mieć jeszcze większy bug. Dobra, bez odbioru. No dobra, mamy ten obóz w takim razie. Czy to będą przeciwnicy? Jak najbardziej. Czy to są wieczyści? Nie mam zielonego pojęcia, kto tam w ogóle dokładnie jest. Dobra, no to w takim razie, proszę Państwa. Super sneaky akcje. Przyłączam tłumik do mojego karabinu. Moja super broń, którą się tutaj cały czas posługuje. To nie są niestety wysokie krzaki, dlatego gówno, nie ukryje się tutaj ty. A tutaj? Nie, dalej jestem widoczny. No nie wiem, czy dam radę kogokolwiek tutaj niestety podejść. Ten gość, którego zabił. Kto to był? Oni już chyba mnie widzieli, czy mi się wydaje. Wszyscy mówili mu Gopher. Nie wiem, jak miał na imię. Czy to jest tamten? Ile miał lat? Jak mówiłem, to dzieciak. 19, 20. Nie wiem, jak tyle przeżył. To był dobry chłopak. A czemu pytasz? To jest tamten gość. Bez powodu. Gdybyś spędził więcej czasu w obozie, lepiej poznał ludzi, pewnie miałbyś powód. Czy on mnie widzi? Bez odbioru. Czy ona mnie widzi? No dobra, no oczywiście standardowo moje super akcje, które zaczynały się po cichu, oczywiście bardzo szybko zrobiły się nieciche. Bomba, nie, kamień chciałem rzucić, czemu bomba dymna wygląda kurwa identycznie jak kamień? Ja tego nie rozumiem. Czy on też wejdzie w dym jak debil i zacznie kaszleć, żeby mógł go załatwić? Właś w dym! No dobra, nie wejdzie w dym, ale trudno się mówi. Jeden z naszych dostał! Jeden z naszych dostał! No co ty, kolego? Jeden z waszych dostał? Nic nie zauważyłem! Dobra, biegniemy im wszystkim wpierdolić. Myślę, że tłumik już nie ma większego sensu. Trafiłem go? Nie trafiłem go? O, tam mamy naszego koleżkę do zabicia. Fantastycznie, gotowe! Dalej się rusza? Nie, nie rusza się, czyli zabity. No chodź, no chodź. To jest no naprawdę. AI ludzie jest tak głupie w tej grze. Tak fajnie zrobili te wszystkie hordy. Tak biegają, kurwa, łączą się w jedną jedność i tak dalej. Ale ludzie są w tej grze tak idiotyczni. Naprawdę biegną prosto na mnie z jakimiś pałkami. Nie zdążą zareagować nawet. Ja im wysunę, kurwa, jedno uderzenie i ich nie ma.
Czy oni mnie stracili z oczu, czy mi się tylko wydaje? Oczywiście nie zdążyłem tej nikogo sobie pozaznaczać, a szkoda. Ten nie żyje, kolejny tam na pewno siedzi u górze, tylko chciałbym sobie tutaj przebiec i jakoś się w niego wcelować i zajebać. On tam chyba był, nie? Dobrze myślę? Czy pobiegł gdzie indziej? O, no mamy cię. Siemano, trafienie w głowę. Czy to wszyscy? Nikogo już na radarze nie ma, więc wchodzimy na górę i zgarniamy... Co ja tam miałem z niego zgarnąć? Jakąś bandanę czy jakieś inne gówno? Nie wiem nawet. Ale proszę, survivalowe widzenie, znaczki, dużo rzeczy do podniesienia. Widzicie, nie dość, że sobie wymordowałem tutaj ludzi, to jakiś budzik znalazłem? Do czego służy budzik niby? Nie wiem. No to poza tym, że mogę pomordować sobie ludzi, zrobić zlecenie, mieć darmowe praktycznie 4000 punktów doświadczenia, trochę amunicji, mołotowe, apteczki, szmaticzku, napatyczku, złom i tak dalej. No tutaj pełen pakiet tak naprawdę mam. Bardzo miłe te zlecenia i fajne. Drewniany baseball? To nie jest kurwa drewniany baseball. Wilki przyszły, ta? Dobrze słyszę? Wilki czy te całe kąsacze? No najlepsze... O, kąsacz! Proszę państwa, poznajcie kąsacza. To są te zmutowane wilki, o których wam mówiłem. Tylko jak ja mam teraz któregokolwiek dorwać? Nie będę tam schodził jak debil teraz, tylko spróbuję go ustrzelić z góry, ale on się musi jakoś wygodnie ustawić w tym celu. Ty. O Jezus Maria, dwa przylazły. No dobra, weźcie, współpracujcie, co? Stąd może będzie mi wygodniej? No nie, no one tam nie pójdą. A dam radę je wabikiem ściągnąć? Ty no, są troszeczkę bardziej wytrzymałe niż sobie przypominam, ale 150 punktów doświadczenia za jednego, to jest niemało. Mnie tam to bardzo cieszy. Gdzie jest tamten? Cały czas chyba krąży. Gdzie żeś polazł, kąsaczu? O, tutaj jesteś. Siemano. Czy przyszli jego koledzy, czy mi się wydaje? O, wpakuję trochę więcej pocisków w niego, ale już mniejsza o to. Tam coś cały czas jakiś odgłos wydaje. Ty! Przecież to był ten jebany pociąg, przy którym jest horda. No dobra, proszę państwa, no to w takim razie spróbujemy zrobić szybką akcję. Czy uda mi się przytankować? Zobaczymy. O, to zrzuciłem. No tak, tam jest ten jeden jebany głośnik, który zostawiłem tak dawno temu. Dobra, bierzemy kanisterek, bierzemy już tam jebać przeszukiwanie tego wszystkiego. Zasuwam do mojego motocykla! Zależnie od tego, czy będą mnie goniły świrusy, czy nie, to zobaczę, czy będę miał chwilę w ogóle na zatankowanie. Fajnie by było. Dobra, nie goni mnie nikt. Przynieś mi jego bandany. Chcę mieć dowód. Dobra. Cope bez odbioru. Dobra. Ło! Jak wyrzucił ten kanister pięknie. No to wracamy do Coplanda w takim razie. Ja się tutaj przejadę tak rekreacyjnie w sumie. Tak, wiem, mówiłem, że o, szybka podróż tu, szybka podróż tam, ale mam nadzieję, że nie natknę się na żadnych pieprzonych snajperów wieczystych w tym lesie, jak będę jechał. Benzyny mam dużo, a już wolę raz na jakiś czas pooglądać sobie te malownicze tereny dookoła, bardziej niż ekran loadingu i zawszony już wryty w mój mózg, kręcący się w prawym dolnym rogu pierścień. Ale na razie wszystko idzie w miarę zgodnie z planem. Mamy taki troszeczkę odcinek organizacyjny. Coś fabularnego się tam pojawiło. Przeżycie to nie życie. Czyli mamy nowy wątek fabularny związany z Boozerem. Taką właśnie miałem troszeczkę nadzieję, że to nie skończy się tak z czapy na tym, że o, przywieźliśmy mu motor. Swoją drogą, co zapomniałem powiedzieć w poprzednim odcinku. Fajnie, że przywieźliśmy mu motocykl. I ja wierzę, że w dzisiejszych czasach mamy rozwiązania, które by na to pozwalały, ale on nie ma za bardzo jak jeździć na tym motocyklu. Nie wiem, czy da się prowadzić motor za pomocą jednej ręki. Zapewne dałoby się mu zmontować jakąś protezę, która by mu pozwalała na przykład, wiecie, wcisnąć łapę w jakiś chwytak i jedną rączkę cały czas miałby pod ręką. No ale to jest jakby o wiele niższy poziom kontroli niż jak się jest pełnosprawnym człowiekiem, niewątpliwie, więc... No fajnie, że ma go przy sobie, ale jeżeli będzie mógł tylko na niego patrzeć codziennie, wiedząc, że tak naprawdę nie może na nim jeździć, to może być nawet bardziej bolesne niż terapeutyczne. Ale ja tam się nie znam. Może się ucieszył, może nie. Nadal czeka nas poważna rozmowa na temat tego, do czego doprowadziły nasze wspólne akcje. Czy w ogóle pojedziemy kiedykolwiek na północ? Nie wiem. Dobra, pogadajmy z tym. Straciłem kilku ludzi polując na tego sukinsyna. Następnym razem. No, ja nie miałem takich trudności z tym. Myślałem, że nie dożyję tego dnia. Mój motor. Idź do mnie. Jeśli masz dość kredytów, to ogarnię za ciebie temat. No ogarnię. Jeszcze poziom dostałem, zaufanie rośnie.
Ale czy mi już zależy na zaufaniu w tym obozie? Nie, jak jest zlecenie, to robię zlecenie. Swoją drogą, każdy obszar ma oczywiście swój obóz i tutaj mamy 4 z 6 zleceń wykonanych, więc jeszcze 2 mnie czekają, tak sobie... W końcu zacząłem się przyglądać tym listom rzeczy do zrobienia w lewym rogu. Dobra, tutaj sobie zatankuję, tutaj sobie naprawię. Kurwa, czemu ja pieniądze marnuję? Przecież mogłem to zrobić gdzie indziej. Potrzebuję koniecznie nitro. 343 kredyty zostały. Tutaj już mamy alternatywy. To mi się co najwyżej odblokuje później, ale to też alternatywna rama. Torby, sakwy kupiłem. No to chyba koniec upgrade'owania w obozie Copelanda, bo niczego lepszego mi już zaoferować nie może, więc jebać go w takim razie. Dobra, mamy zatankowane. Mój plan w tej chwili jest taki, żeby wykorzystać i zrobić to, o czym mówiłem na początku tego odcinka. Czyli zapierdalamy do tego obozu szybką podróżą jednak, bo mamy już wieczorową porę. Tam się pewnie prześpię, pojedziemy po tą jebaną strzykawkę, zatankujemy, bo mam w cholerę kredytów w tamtym obozie. Nie będziemy tego zlecenia tam na razie robili, ponieważ mamy lepsze rzeczy do roboty. Pojedziemy do Buzera, pogadać z nim i zobaczymy, czy damy radę się tam jakoś dogadać. Jakoś to będzie chyba, jakoś to będzie. Plan na odcinek w miarę wykonany zgodnie z tym, co sobie zaplanowałem. Mechanicy znajdą go dla ciebie, ale nie za darmo. O proszę, czyli zapewne kredytami będę musiał zapłacić, jeżeli stracę motocykl. To jest chyba ta funkcja sprowadzenia go do siebie. 46% w baku jeszcze pozostało, ale jak już mówiłem, nie przejmuję się tym w ogóle. Pitosu, Tucker, nastukałem takiej ilości, że no wręcz trochę niezbalansowany mi się to wydaje, bo mogę sobie tutaj na wyjebce zatankować i wiecie, i gotowe. Co mogę dla ciebie zrobić? Tutaj głównie do tego obozu przyszedłem właśnie, żeby zatankować. Nie mam tutaj za bardzo darmowych stacji benzynowych, do których mogę zrobić szybką podróż. To jest chyba największa zaleta naszego obozu na tej górze O'Leary. Nie dość, że mamy szybką podróż, to darmowe tankowanko. Mam nadzieję, że takich miejscówek więcej będę miał na swojej drodze w przyszłości. Fajnie by było. Ale dobra, lecimy tutaj, mamy łóżko po drugiej stronie. Ja jeszcze kawałek dalej. Pieprzona kondycha już mi się tak bardzo ciągle kończy. Nieważne, jakby życie mogę sobie odnawiać, znajdować roślinki, kraftować apteczki, czy nawet kupować, ale kondycja, jej brak tak bardzo ciągle mnie denerwuje. Jeżeli mam uciekać przed hordą i do nich strzelać, to będę potrzebował jej jak najwięcej, więc myślę, że będzie to taki troszeczkę dla mnie priorytet. Ale zawsze jakiś balans musi być. Myślę, że będzie stamina miała trochę przewagi, zaraz potem życie, a na końcu skupienie, bo jednak coś tam mi to strzelanie w miarę idzie. Jeszcze jak mam dużo amunicji, zwiększę sobie może ilość, którą mogę przy sobie nosić, to jakoś będzie i skupienie nie jest aż takie konieczne. Coś tam celować na padzie potrafię, chociaż jest to dalekie od ideału. Tak więc, lecimy do tego miejsca, które sobie zaznaczyłem poprzednio, gdzieś tereny badań Niro, ale oszukane. Tutaj jest ta skocznia, no właśnie, dlatego pojedziemy sobie tak. Na szczęście jest to w miarę bliziutko. I będziemy mieli kolejną strzykawę. Nic tam mnie chyba nie powinno zaatakować, wydaje mi się. Ale hej, nie wiem. Nie wiem, nie jestem pewien. Wszystko się może zdarzyć. A potem myślę, że jeżeli będziemy mieli wystarczająco dużo paliwa w baku, to sobie pociśniemy z powrotem do żelaznego Majka i zobaczymy, co tam fabularnie zostanie nam powiedziane. Nawet trasą jadę sensowniejszą tym razem, bo przynajmniej wiem, od której strony pojechać. Dobra, czas będzie na przetestowanie nitro w takim razie. Po raz pierwszy tak naprawdę od samego początku gry. Po 12 godzinach dopiero odzyskałem coś, co wydawałoby się jedną z podstawowych funkcji. Dalej są te wilki, które poprzednio zabiłem. Szybki zapis w takim razie na wszelki wypadek. Przydałoby mi się też jakoś lepiej trafić w tą jebaną tą skocznię, lepiej niż poprzednio. Uuu, no i zajebonga, proszę państwa, udało się. Nie miałem do końca pewności, jak tego nitra użyć, szczerze mówiąc. Mogło się to różnie skończyć. Tutaj ewidentnie tej skrzynki Niro nie znajdę, ale pewnie gdzieś jak dam radę sobie podjechać może do tego znacznika, to ogarnę. Zobaczmy, tutaj mamy za to... Coś się nam tutaj pokazuje. Wydaje mi się, że muszę tam na górę wejść. Tak, tam mamy skrzynkę. Dobra, gdzie jest ta półka, na którą muszę wskoczyć? Chyba tutaj. Wygląda na półkę wskakiwalną. Nie, gówno, nie wskoczę tam. To z drugiej strony. Wolę marnować kondycję czy benzynę? No chyba kondycję. Tu. Czy będzie mnie tu coś atakować? Nie wydaje mi się. Radar mi niczego nie pokazuje. Ta-da-da-da, proszę, ktoś tutaj się nudził. O co chodzi z tym? Okej, dobra. Nienawidzimy kamieni w takim razie. No, poziom nienawiści w Deaconie naprawdę jest wysoki. Ktoś tutaj ewidentnie próbował przeżyć, ale chyba jednocześnie spłonął i pękł. Technologia
IPCA. Czy to takie dla mnie przydatne? Nie wiem, ale mamy strzykawy i to mnie niezwykle cieszy. To co zalecił lekarz. To co zalecił lekarz. To się wydaje być jakąś pojebaną modyfikacją genetyczną, ale spoko, lecimy w takim razie, zwiększamy kondycję. Lepsze życie dzięki chemii. Jeszcze jeden mikrorejestrator. Ciekawe, czy ten mi w końcu powie, co wy tutaj pan, co wyprawialiście. Chłopie, nie interesuj się. Poza tym naruszasz protokół, gadając o tym przy mnie. O cholera, przepraszam. Przepraszać to będziesz dowództwo. Bez takich, doktorze. Muszę zapytać, to prawda? Żołnierzu. No proszę. Zapytaj mnie o coś innego. A, dobra, kumam. Hej, dzisiaj biometr korzystny? Tak, chyba korzystny. Jezu, kurwa Chryste, to jakieś jaja są. Nie? Więc lepiej się będzie spało? Jak już wiesz? Tak, pewnie. Rebel Rock, no wiem gdzie to. Na zachód od Hot Springs i na południe od Patience Lakes. No mi to nic nie powiedziało. Ale te tereny badań Niro tutaj to w ogóle jest... To są inne tereny badań, proszę państwa, ponieważ wydaje mi się, że tutaj jest wejście do jaskini. Ja to sobie nawet sprawdzę i potwierdzę, tylko że w tamtym miejscu wydaje mi się, że już może Horda siedzieć w środku. Ta, to jest jaskinia, w której siedzi Horda. To później będzie dla mnie zaznaczone. Tak więc myślę, że spokojnie się za to zabierzemy, ale jeszcze nie teraz. Ten znaczek taki po prostu jest mylący. Tutaj jest chyba wejście. Widać nawet tak pięknie. Tutaj jest taka ścieżka przez jezioro zrobiona. Tam jest jaskinia i ze środka wyłazi Horda. Dlatego na razie, no na razie się nie będę tym zajmował. Wiecie co? Na razie nie. Czy ja tu dam radę dojechać? Nie, nie dam rady. O Jezus Maria. Dobra. No to robimy w takim razie tak. Wrócimy sobie do Hot Springs. Zatankujemy tam, płacąc jakieś minimalne kwoty, ale niestety łącząc obecną moją pojemność baku oraz... czy ja dam radę stąd jakoś sensownie zjechać w ogóle? Kurwa mać. No dobra, chyba muszę zaryzykować lekko. Haha! Dobra, nie było nawet tak źle. Się naprawię. Moja obecna pojemność baku jest tak bardzo na styk, jeżeli chodzi o to, jak o podróżowanie między tamtym regionem a tym, że naprawdę muszę mieć prawie ten bak pełny, żeby móc sobie tą szybką podróż odbyć, dlatego nawet zużycie troszeczkę i odjechanie kawałeczek dalej sprawia, że już muszę z powrotem zalać do baku. To jest troszeczkę frustrujące, no ale dobra, niech będzie. Niedługo ulepszymy bug, zdecydowanie. To będzie mój pierwszy zakup, jak tylko w końcu ten pieprzony, żelazny Mike mi bardziej zaufa. Ale ja nie wiem, czy w tych pierwszych obozach jakoś to szybciej szło, bo jakby ilości zaufania są potrzebne takie same, ale mam wrażenie, że trochę powolniej to idzie u żelaznego. Misje mi mniej dają. Skończą się nam zapasy, wiesz? Tak, tak, naprawiamy. No nie wiem, kredytów żeście mi nawrzucali jak szaleni, tak więc coś tam jednak chyba macie tych pieniędzy. To mamy to zlecenie, to będzie na później. No to lecimy tutaj szybką podróżą, bo jednak tyle jechać to marnowanie czasu, a mamy 27 minut. Ja jestem zadowolony. Pogadaliśmy sobie z Sarą, pocisnęliśmy skizo, zrobiliśmy zlecenie, mamy nitro, powiększyłem sobie staminę. Mam nadzieję, że to jakoś mocniej odczuję. Zobaczymy, no to dopiero czas pokaże. Jeszcze punkt do wydania mam, przecież ja poziom zdobyłem. O, to na końcu odcinka się zastanowimy, co będzie mi najprzydatniejsze. Najgorsze jest to, że część rzeczy, które teraz kupuję, tak naprawdę kupuję ze względu na to, co dam radę dzięki temu odblokować później, w tym ostatnim drzewku. O, widzicie, 6% benzyny mi tutaj zostało. Więc naprawdę czasami tutaj lecę na styk. O Jezus. Nie przesuwaj mi motoru. No właśnie, co ty sobie kurwa wyobrażasz, ziomek? Strasznie powoli już jadę ze względu na ten brak benzyny. Siądź z motocykla. Dobra, zatankuję go sobie w wolnej chwili. 7000 kredytów mam, więc już tankuję prawie za darmo. I mamy przerywnik. Ha? Mamy? Nie, mamy kręcący się pierścień z jaszczurką, salamandrą, T-Rexem. Masz chwilę? Jak William, dawno go nie widziałam. Jak się ma buzer? Tak samo jak my wszyscy, próbuję przetrwać. No, to idzie mu lepiej niż nam. Tak. Słuchaj, musisz mieć go na oku. Nie rozumiem. Wiesz, brak ręki to poważna sprawa, musi zmienić swoje życie. Co to było za życie, Ali? Serio? Jesteś przyjacielem. Jedynym, jakiego ma. A
A te cutscenki to są takie, kurde, mocne, ale zajebiście krótkie. No ale 2000 punktów doświadczenia za 30 sekund gadania. Okej. Okay. Mamy za to od razu z buta kolejną misję fabularną. Tylko co to będzie? Mam coś do zrobienia. Odwiedź Boozera na farmie Lost Lake. Aha, no tak, faktycznie, on się na tą farmę tam przeniósł. Faktycznie on tam coś tam uskutecznia. No oczywiście, że nie mam paliwa, ale tam też sobie pewnie szybką podróż zrobię, albo pojadę przed początkiem kolejnego odcinka. Tak więc, takie organizacyjne rzeczy tutaj na koniec. Zaufania jeszcze mi brakuje parę tysięcy, trochę to jeszcze potrwa. Ale niewątpliwie gra troszeczkę trzyma mnie na dystans, jeżeli chodzi o kolejne upgrade'y. W końcu jak to zaufanie wskoczy, to mam nadzieję, że będę miał tutaj na tyle dużo kredytów, żeby się w miarę obkupić. A więc tak, jeżeli chodzi o tę moją postać, no to kondycja poszła fajnie do przodu, ale zauważalnie więcej mogłoby jej być. W skupienie też bym w końcu zainwestował, ale jak już mówiłem, dobry content na live'a. Punkt umiejętności, co by tutaj kupić? No tutaj jak już mówiłem, zależy mi na przykład na zwiększeniu miejsca w ekwipunku, podwaja skuteczność naprawy, nie aż tak bardzo. To bym chciał wbić, ale będę musiał kupować inne umiejki pod to. Zmniejsza opóźnienie regeneracji. Kurwa, każdy ta umiejętność mi się teraz wydaje być fajna. Przeładowywanie broni podczas poruszania się sprintem na pewno mi się przyda, jak będę z hordami walczył, tylko że jeszcze z nimi nie walczę. Być może kolejny poziom do tej pory uda mi się wbić. Ogłuszanie normalnych ludzkich wrogów przez wbiegiwanie w nich? To mnie nie interesuje. Przewrót po powaleniu średnio. Wiecie co, chyba czas zainwestować w to przetrwanie. Pójść do przodu, bo ta kondycja naprawdę mnie denerwuje. Zmniejsza opóźnienie regeneracji kondycji. Niech będzie to. Ostatecznie fajnie by było wszystkie te skille odblokować. Zobaczymy, czy tyle będę, kurde, grał aż w tą grę. Znaczy, jak tutaj dokładnie jest z progresem postaci. Bo raczej leveli jest na tyle i możliwości ich zdobycia, żeby wszystko odblokować. To mi nie wygląda na grę, w której zainwestuj w odpowiednie drzewko, bo inaczej i tak wszystkiego nie odblokujesz. Tylko raczej jest taka miła, bo to doświadczenie idzie w miarę szybko. Średnio co dwa odcinki co najmniej ten poziom zdobywał, więc idzie fajnie. Tak więc proszę Państwa, mamy plan, mamy wykonane to i owo, jedziemy do Boozera. No i sporo jeszcze tych punktów i iniektorów tutaj mamy do ogarnięcia w tym obszarze, w tamtym obszarze. Tutaj, proszę Państwa, owszem, może zrobiłem jeszcze jeden punkt kontrolny w ogóle gdzieś mi został niezrobiony, nieznaleziony. Czuję, że może być gdzieś tam u góry. Obozy wypadowe, znajdźka, postacie, jeszcze jakieś nieodkryte rzeczy tutaj mam też do podnoszenia, których w ogóle nawet nie obczaiłem. No ale właśnie mamy... Jak to się nazywało? Hordy. 8 hord tutaj jest na tym obszarze, tylko że no jeszcze mi ich nie pokazuje. Dane wywiadowcze to jebać. Tereny badań, właśnie, tutaj są 3 tereny badań dookoła. 3 zastrzyki, no ale niestety niektóre są okupione hordami, więc zobaczymy, jak będziemy z tym szli do przodu. Na razie się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli tak, to łapa do góry. Widzimy się w kolejnych. Pa, pa!